I już jesteśmy w naszej kuchni. Seweryn Służewski razem z nami. Witam Państwa. Sewerynie, to co się kojarzy z latem to grill, a z grillem najbardziej kojarzy się karkówka. Tak jest. Jeżeli nie mamy grilla, albo kiedy to jest rano przy niepewnej pogodzie, jasne, możemy sobie to mięso zrobić również bez tłuszczu, na wcześniej nagrzanym garnku. Tak jest. Układamy mięso tyle, ile wejdzie. Weszły nam cztery kawałki. Weszły dzisiaj cztery kawałki, więc je obsmażymy. Jasne. Z dwóch stron. Z dwóch stron. Widzę, że nie dodajesz żadnych przypraw. Przed smażeniem mięsa sucho, na sucho bez tłuszczu nie przyprawiamy wcześniej, ponieważ na suchym dnie garnka przyprawy by zmieniły smak. Przyprawiamy mięso po obsmażeniu, co jest również korzystne, dlatego że z przyprawami każdemu się kojarzy sól. Dokładnie. A sól wyciąga wodę z mięsa. Czyli zanim zaczniemy smażyć, już to mięso jest częściowo odwodnione. Więc przyprawimy dokładnie tak, jak chcemy po obsmażeniu z dwóch stron. I dalej będziemy te kotlety robić na materacu z cebuli. Na materacu z cebuli. Zapowiada się bardzo ciekawie. Na razie smażymy z jednej strony. Sewerynie, czy ty masz jakiś sposób, żeby poznać już w sklepie dobrą karkówkę? Bo z tym jest problem. Często natrafiamy na karkówkę no nie najlepszej jakości. Oczywiście z mięsem wytrawne gospodynie robią tak, że mają swój ulubiony sklep. Jest to czasem mały, czasem zaprzyjaźniona pani w markecie. Natomiast są takie rodzaje mięsa, jak na przykład żeberka, które nie kupuję w ten czas, kiedy potrzebuję, tylko w ten czas, kiedy są ładne. Można sobie kupić na zapas. Żeberka z reguły robi się po podzieleniu na poszczególne kostki. Więc nawet w ten sposób przygotowane w zamrażarce nie zajmują dużo miejsca i mam pewność, że mam mięso takie, jakie chciałem. No właśnie, czyli to jest sposób na dobre mięso. Po pierwsze, zaufany sklep, zaufana pani, ale też można kupować na zapas, można mrozić. Okej, tutaj nam się smaży karkówka, z jednej strony już jest chyba podpieczona. Czy jeszcze czekamy? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę, okej. Mamy cztery kawałki karkówki, na razie smażymy z jednej strony bez dodatku tłuszczu, drodzy Państwo, o tym cały czas przypominamy. No bo to jest ogromna zaleta naszego gotowania, że robimy to bardzo szybko, ale przede wszystkim zdrowo, czyli bez tłuszczu. Na dodatek jeszcze ten tłuszcz, który ewentualnie w mięsie był nie do odebrania, podczas takiego smażenia nam się wytopi i można usunąć z garnka. Można usunąć z garnka. No właśnie, o to to przede wszystkim chodzi. Poznań zrzuca kilogramy, to jest nasza akcja. Wraz z firmą AMC pokazujemy, jak to robić smacznie. Dzisiaj Seweryn Służewski w naszym studiu. Już karkówka z jednej strony, drodzy Państwo, zarumieniona. Operator Państwu w tym momencie pokazuje, jak to wygląda, jak to pięknie wygląda, jak to pięknie pachnie. Cały czas zachwalamy atmosferę w naszym studiu, no bo przede wszystkim, drodzy Państwo, nie ma tego przykrego zapachu, który nam się kojarzy ze smażeniem. To wszystko pięknie pachnie, to wszystko pięknie wygląda. Nawet odchodzi bez takich większych problemów. Jest i ostatni kawałek, czwarty najmniejszy. Za chwilę przewrócimy na drugą stronę. Tak jest. I tutaj karkówka nam się zaczyna smażyć z drugiej strony. Sewerynie, może coś więcej powiesz o tym materacu, o tym niezwykłym materacu. Materac z cebuli został tak na dobrą sprawę wymyślony przeze mnie. Okej. Ci, którzy się troszeczkę znają na przygotowaniu potraw z warzywami, wiedzą, że cebula na surowo ostra i czasami powodująca udzawienie po uduszeniu zmienia zupełnie swój smak i staje się sympatycznym, wilgotnym i słodko-aromatycznym dodatkiem. Więc, kiedy to mięso się obsmaży, spróbujemy je umieścić na materacu z cebuli. Odrobina dla smaku masła klarowanego, odrobina balsamiku, octu balsamicznego, cztery cebule pokrojone w pół plasterki, odrobina żurawiny, suszonych śliwek i suszonych moreli. I to wszystko przykryjemy pokrywką i będziemy dusić. Jasne. W zależności od możliwości, my to zrobimy w ciągu 20 minut. A na zakończenie wszystko to przykryjemy z powrotem na Wigenio po to, żeby było
zapieczone tak, jakby wyjęte z piekarnika. Jasne, ja się codziennie od Was dowiaduję czegoś nowego. Dzisiaj się dowiedziałem sporo o cebuli. Sewerynia, czy Ty masz jakiś sposób, żeby nie płakać przy cebuli? Tak. No to słucham i myślę, że nasi widzowie też słuchają. Co trzeba zrobić? Nie płaczę. I to takie jest łatwe? To jest bardzo proste. Trzeba mieć po prostu cebulę opłukaną w zimnej wodzie. Tak. I dobry nóż. I dobry nóż. I to wystarczy. Natomiast jeżeli się zdarzy, że przy krojeniu cebuli człowiek trochę popłacze, tak jest, to lekarze mówią, że to nawet jest dobrze, bo jak dawno nie płakałeś, to przynajmniej przeczyściłeś sobie naczynia łzowe. Aha, no to w sumie też zdrowo. Tak, może trochę żartobliwie, ale są ludzie bardziej wrażliwi i mniej. Ja na przykład nie płaczę, więc nie miałem sposobu wymyśleć czegoś konkretnego. Okej, okay, myślałem, ja na przykład myślałem, że powiesz, okulary wystarczą, ale ja mam też okulary moje, i często, moje nie, niestety, moje nie. To mi nic nie pomaga. Tutaj w tym momencie dodajemy przypraw, dlatego dopiero teraz, drodzy Państwo, no żeby właśnie, żeby to wszystko było pyszniejsze, żeby te przyprawy nie zmieniły smaku na dnie suchego garnka. O tym wszystkim mówił przed chwilą Seweryn Służewski. Najpierw pieprz. Potem? Cebulę. Potem sól. Potem odrobina soli. Odrobina soli. Ja widzę, że Wy nie unikacie tej soli. Wiem, nie, że część lekarzy mówi, że sól to jest śmierć, nie wolno nic solić. Dajemy, jak zawsze wszystko z umiarem, z rozsądkiem. Szczerze powiem tak, że w domu zupełnie nie solę. Mhm. Natomiast ponieważ ludzie od wielu lat mówią, dlaczego przecież ja wolę sól, tak, to zdecydowałem, że na takich występach, kiedy trzeba pokazać dla ogółu ludzi, tak jest, po prostu odrobinę soli używam zdecydowanie mniej, niż gdybyście to Państwo zrobili w tradycyjny sposób. Jasne, na rozumiem, że do Ciebie goście, jak przychodzą, to z własną solą. Tak. Tak jest. Dobra, wrzucamy sobie masło kolorowane już na dół garnka, który przed chwilą wykorzystaliśmy do smażenia. I teraz ten materac, ten niezwykły materac, cebula, wpada nam do garnka. Drodzy Państwo, cztery cebule pokrojone w pół talarki. Zaczynamy smażyć i w taki sposób właśnie utworzy nam się bardzo aromatyczny materac, jak to określa Seweryn. Teraz, Sewerynie, co dodajesz? Przyprawa z Puszczy Białowieskiej, z firmy Runo, znakomicie nadająca się do mięs i do konkretnych zup. Z Puszczy Białowieskiej przyprawa? Nazywa się świeżynka. Czy to jest też ta trawa, która pojawia się w niektórych butelkach? Niestety nie. Niestety nie. Okej, okay, rozumiem. I teraz suszone owoce. Mamy morele, mamy żurawiny. To czarne to jest śliwka zapewne. To czarne to jest śliwka. Tak jest. Materac robi się coraz bardziej kolorowy, drodzy Państwo. I danie główne, znaczy no danie główne to jest wszystko, ale tak naprawdę to co, chyba na to co każdy czeka, czyli właśnie ta karkówka właśnie w tym momencie trafiła na materac. Widzę, że dodamy jeszcze kapkę wody. Tak jest. Kapkę wody po to, żeby ta niewielka ilość masła klarowanego udzieliła swojego smaku pozostałej części składników potrawy. Zamykam garnek. I pół godziny mamy wolne. I pół godziny masz wolne, bo ja nie mam niestety wolnego. Drodzy Państwo, my za chwilę powracamy. Przegląd prasy. Zostańcie z nami. Tutaj Seweryn jeszcze zostaje w naszej kuchni. Spadła łyżka, czyli ktoś głodny przyjdzie, tak? Tak. Ta tradycja jest zachowana. Tak jest. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. Za chwilę powracamy z prasą.